Ulica Krakowska, Trakt Cesarski. Znajdujemy się na ulicy Krakowskiej, przez dziesięciolecia najbardziej reprezentacyjnej arterii komunikacyjnej Tarnowa. Jej dzisiejszy bieg nie jest tożsamy z układem dróg prowadzących z Tarnowa do Krakowa i dalej na Śląsk z czasów największej świetności miasta. W obecnej formie została wytyczona przez władze CK Monarchii po roku 1772. Jako część strategicznej drogi łączącej Wiedeń z Lwowem, wschodnią stolicą świeżo anektowanych polskich ziem. Powstanie traktu cesarskiego i późniejsza budowa węzła kolejowego wyniosły Tarnów do rangi trzeciego po Krakowie i Lwowie ośrodka miejskiego w Galicji. A ulica krakowska, pomimo że jej brukowanie rozpoczęto dopiero w roku 1900, była chlubą. Świadkiem wielu ważnych dla Tarnowa wydarzeń. Tutaj koncentrowało się życie kulturalne miasta, którego intensywność urosła do rang anegdotycznych. Najlepszą tego ilustracją jest fragment pieśni dotyczącej piątego Pułku Strzelców Konnych, pod kocami dziewki Chowa. To jest piąty Pułk z Tarnowa. Lokale w górnym odcinku ulicy Krakowskiej włączając obszar dzisiejszego Placu Sobieskiego, oferowały pełen zakres usług rozrywkowych. Najfrywolniejszą grupą społeczną byli wojskowi, głównie wysoko urodzeni oficerowie CK Armii, którzy w okresie karnawału koszarowali w Tarnowie na corocznych, obowiązkowych szkołach ekwitacyjnych. Ich ulubionym lokalem była restauracja słynnego Hotelu Krakowskiego, późniejszej siedzibie realności książąt Zanguszków. Gustaw Mikuciński wspominając terałty dodaje: Pociągi z Wiednia przywoziły na zmianę piękne i wesołe damy z naddunajskiej stolicy. Dzisiejsza krakowska jest ulicą znacznie bardziej stateczną, jednak wartą poznania nie mniej niż w czasach swojej młodości. Znajdują się w jej okolicach tak ważne dla miasta miejsca jak secesyjny dworzec kolejowy, hotel Bristol przedwojedna siedziba rządu ukraińskiego, Jedyne w Polsce muzeum Romów, czy była siedziba Ceka Starostwa, świadek brzemiennej w skutkach rabacji chłopskiej, tak zwanej rzezi galicyjskiej.